Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Panie Premierze, Państwo Ministrowie, Parlamentarzyści, generałowie, oficerowie, żołnierze wojska polskiego, Szanowni Państwo. Jak co roku spotykamy się w Święto Narodowe, w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, tu. Przed grobem nieznanego żołnierza, żeby oddać hołd najdzielniejszym z dzielnych, żeby oddać hołd tym, którzy oddali swoje życie za wolną Polskę, żeby oddać hołd tym, którzy byli gotowi poświęcić największą wartość, żeby być wiernym przysiędze złożonej, żeby być wiernym Polsce. Dzięki inicjatywie świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego 1 marca jest tym właśnie świętem. Dziś spotykamy się także w roku szczególnym, w roku stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Dziś spotykamy się w miejscu szczególnym na placu marszałka Piłsudskiego, a więc tego, który dzięki któremu Polska wybiła się na niepodległość. To są postacie, to są ludzie, którzy stanowią dla nas wzór. Przed chwilą ogłosiłem decyzję, na podstawie których kolejne brygady wojsk obrony terytorialnej otrzymały swoich patronów patronów żołnierzy niezłomnych, dowódców, którzy walczyli o wolną Polskę, którzy oddali swoje życie za wolną Polskę, którzy stanowią wzór do naśladowania dla wojska polskiego. Nawet najlepiej wyposażone wojsko bez morale nie poradzi sobie z obroną naszego kraju. Wojsko polskie jest silne. Wojsko polskie ma odpowiednie wzory, wzorce postępowania. Wojsko polskie stoi na straży bezpieczeństwa i wolności naszego kraju. Ci, których nazywamy żołnierzami niezłomnymi, byli dzielni, byli odważni. Jak napisał Zbigniew Herbert, w ostatecznym rachunku tylko to się liczy: chwała bohaterom i cześć ich pamięci.